Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Path of Exile. No, już prawie końcówka siódmego aktu. Jak tam stoimy z questami? Jeszcze troszkę zostało. Orakali. O, to jest ostatni boss tego aktu. Pajęczyca. Tutaj mamy jeszcze side questa. Idziemy do... A tutaj i co? Jak tutaj się szło? Tu chyba była... Czy tu było więcej niż jedna ścieżka dalej? Nie, jest tylko jedna. Więc idziemy chyba drogą. Nie, tu... Nie pamiętam, kurde, w dół chyba się szło. Tak to jest. Wystarczająco dużo jeszcze tych nowych aktów nie ograłem. Aż tak wszystkiego nie znam na pamięć, jak z tych starych. Wszystko tu spalone jest z jakiegoś powodu. W sumie jeszcze pokażę, jak wygląda byłe wejście do obozu, tak jak było w drugim akcie. Ale to oczywiście też się troszkę pozmieniało, bo obozu już tutaj nie ma, z tej strony. Z lewej. No, mobów jest nawet sporo. Troszkę nam tutaj zadają obrażeń. O, jest jakiś wall area. Ale pójdźmy najpierw tędy. Jest jakaś esencja, widzę. Sporo dobroci. O, łyknijmy, znaczy łyknijmy, odpalmy Blood Rage'a. Postarajmy się nie umrzeć. No jak to? Jak to nie mam many? To się może przydać? Bach. Co to za jeden contempt? Szybko poszło. No to skoro już tu jestem, to zahaczmy o ten levelik, mini levelik. Moby mają odporność na zimno, akurat to mnie nie rusza. Obrażeń od zimna za bardzo nie zadajemy, jeśli w ogóle już w tej chwili, no jakieś tam szczątkowe, nie wiem, skądś, z biżuterii pewnie, tak, z amuletu. Jakieś delikatne mamy dodane. Jaki tutaj będzie boss? Nie wiem. Nie znam ich na pamięć. I to już w sumie będzie boss za chwilę. Za oknem dzwony, komu bije dzwon. Dobra, gdzie jest boss? O, ten niebezpieczny. Tu trzeba uważać, on jest cholernie szybki. Ma proximity shielda, więc ciężko go dopaść, jeżeli gramy właśnie postacią atakującą, a on zadaje dużo obrażeń, krwawi, trucizna i w ogóle no, może nas zamordować, jeśli nie uważamy. Chciałbym coś lepszego niż jakiś tam lightning warp. No ale zabiliśmy, wychodzimy. I co? I w lewo. Nie, tutaj powinno być przejście. Tak, no to nieważne. I tak, jest tutaj nasze stare obozowisko z drugiego aktu, tylko no cóż, to trochę się pozmieniało. Spotkamy tutaj Grusta, właśnie no, Wendora z drugiego aktu, który też tam coś mu odbiło, czy tam, nie wiem, jakaś bogini go posiadła, czy tam coś się stało dziwnego.
Tutaj ogólnie trzeba uważać na krwawienie. W tej walce jest jakiś najpierw wilczek, którego tłuczemy, biednego. A potem dołącza sam gruzd, o, który wywołuje krwawienie, jak to mówiłem już. No, lord lasu, ha, ha, ha. Taki z niego lord, jak ze mnie dupa węża. Nie wiem, to nie miało sensu za bardzo. No, trochę z tą maną widzę, jednak czasami bywa problemów. Ło, ten atak jest niebezpieczny. Bo jeżeli nie atakuję, to nie mam many. Nie dostaję many przez wysysanie. A z kolei... coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o takich bossów, czy mini bossów, to wysysanie jest jakby mniej efektywne niż przy normalnych mobach. Nie jakoś drastycznie, znaczy zależy. Ale też używam innych skilli, na przykład no, przyzwanie golema to pół mojej many, to było krwawienie. Więc jak przyzwę golema, to przez chwilę nie mam sporej ilości many albo totem. Dobra, tak czy owak udało nam się go zamordować. I to w sumie jest kolejna dusza do Panteonu. Tym razem Ralakesh. Nie jest takie złe, bywa przydatne w specyficznych przypadkach. Głównie antykrwawieniowe takie. Na razie nam się za bardzo nie przyda. Sinnon tutaj standardowo daje możliwość zmiany. A my wychodzimy do północnego lasu. Słyszę kota, chyba się obudziły. Trzeba się nimi zająć. Koty nakarmione. Eramir da nam standardowo skill pointa za bossa z Panteonu. Pyk. I co? Bierzemy sobie to. To nam da sporo DPS-a plus inteligencję. To najważniejsze. 3200. No, 3500. Oraz inteligencja. Możemy levelować skille. Który w ogóle level mają nasze skille? Limitem jest normalnie 20 level tych skilli wszystkich. A tak 12, 11 mniej więcej. No 15, wow. Nieźle. Jak do tego doszło? 7. No niektóre levelują wolniej niż inne, jak widać. Okej. Okay. Och, tak, zabiłem Grusta. Nie wiem, co był twoim kochankiem, że chcesz coś tam mi dać za to, znaczy, żebym jego duszę ululał. Jakieś pierdoły. Niezły evasion, ponad 1000, ale niewiele poza tym. Mieczyk kiepski, różdżka kiepska. Sprzedajemy. Czy sprawdzałem już, co sprzedajesz? Pewnie tak. Bo levelu nie było ostatnio. Troszkę się tam powolutku tutaj nam gromadzą te rzeczy. Dużo tego jeszcze nie ma. Ale z czasem esencja. Tutaj GC-powy kamyczek. Walowy kamyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy ich 7 i w sumie żaden chyba nie jest jakiś dobry. Bardzo. Ale nie zdemonstruję wam tego, co chciałem, bo jeszcze czegoś nam brakuje, więc dobra, nieważne. Tego nie było. Lecimy tam, gdzie wyszliśmy, z północnego lasu. Skąd my wyszliśmy? Jakoś stąd zaraz. Tu było obozowisko. Czy po prostu, nie wiem, nie ma tego obozowiska. Jakoś magicznie się tu przeteleportowaliśmy. Chyba. Tak to wygląda trochę. Bo... Au! Co to za w ogóle hamuwa tutaj następuje? Proszę mnie nie bić.
jakaś lepsza skrzyneczka. Reality, o, zamrażanie, cztery dodatkowe przedmioty, ale na szczęście zamrażanie nam nie straszne. Jeśli łykniemy sobie naszego Quicksilvera, to ten wszystko zabił. Niewiele tu było. O, tutaj odbijanie obrażeń od żywiołów, jak widać, skuteczne dosyć. No, ogólnie Reflect w mobach to jest mocno niebezpieczna mechanika, szczególnie później. No, tutaj już moby powoli zaczynają boleć. Typ, typ, typ. Tutaj idziemy do góry. Przydałoby nam się trochę więcej szybkości ataku. No ale to zawsze tego potrzeba. Na razie to tak trochę ademicznie macham tym mieczem. No i w sumie właśnie. W sumie. Niby już nie miałem problemów z maną, jeżeli tylko atakuję, ale na przykład użycie jednego orba no, aż tak dużo nie zabiera. W sumie totem zabiera więcej. Też nie aż tak dużo, więc nie wiem. Czasami jakoś mi tak ta mana schodzi bardziej. I tak nie jestem pewien dlaczego. Enduring Cry też trochę zabiera. No, dobra. Reon doskonale. Trzeba levelować naszych mistrzów. Ale gdzie jest Haku? Czemu jak w ogóle nie widziałem ani razu? Ajajaj. No dobra, zróbmy Elreona. Skoro możemy. O, ten typ questa. Musimy zabijać moby tak, żeby były wewnątrz tego kółeczka. No i też one nie mogą zabić naszego relika, zniszczyć. No to to jest jeden z prostszych wariantów właśnie tych questów Elreona. Oczywiście są jakieś przeważnie moby zasięgowe, rzucające, czarujące, które nam zatruwają życie. No ale spoko, potem daje radę. No i po kłopocie. Jak tam czwarty z kawałkiem level? No, chciałbym piąty wbić w miarę szybko. Ale to pewnie troszkę potrwa. Coś nam tu dropnęło, ale... Co jest? Jakiegoś laga jakby miałem przez chwilę. A właśnie, i co? Tu u dołu mamy kolejny walowy obszar. Więc się tam wybierzemy. Na razie z tych obszarów dostawaliśmy tylko jakieś wal skille. Ale może tu też coś być innego. I mam nadzieję, że w końcu to znajdziemy. Przydałoby się. Labiryncik. A, to chyba wiem, jaki tu będzie boss. Mniej więcej. Boss będzie gdzieś w lewo. Moby dosyć proste. O, co mnie zaraz level wbijemy. Dobra, tu będzie bossik zaraz. O, takie zawiasy. No, czy to jest to, co myślę? Tak, to jest... A, nie do końca. To nic. Ten boss przywołuje jakieś inne moby i w sumie niewiele poza tym. Taki summoner. Wiele nie zdziałał. No, no. Dupa. Znów wall skill. No nic. Może kiedyś. Może kiedyś. Więc idziemy do góry.
No, ten północny las jest bardzo podobny jak w drugim akcie. Au! O, to jest miniboss tego obszaru, Tunnel Worm. Jakiś lepszy Devourer, który troszkę potrafi skrzywdzić. Levelujemy po kolei. I tutaj niedługo powinien być. O, już widzę. Opcjonalny obszar, w którym jest dosyć niebezpieczny boss panteonowy. Więc nie wiem, czy go od razu robić, czy może zaczekać. Czy tak czy siak trzeba tu iść dla głównego questa też. Pozbierać jakieś muszki, świecuszki. I czy tutaj jest waypoint? Chyba nie ma. Niestety, w środku. W sumie to tak naprawdę ten sam obszar jest też w drugim akcie, Dread Ticket. Tylko chyba nawet tam nie zajrzałem. Mój błąd. Jest w drugim akcie zupełnie opcjonalny i tam jest tylko jakiś miniboss na końcu, który nic jakiegoś specjalnego nie rzuca. O, volatile. Ostrożnie z tym. No. I co? Jest level. Więc jak ja to chciałem zorganizować? Wciąż by mi się przydało więcej inteligencji. Czy jest tu jakaś sensowna inteligencja w pobliżu? To nie jest złe. To mógłbym mieć. Mógłbym iść jakoś tędy. Bo elemental damage czy elemental damage with attacks to w sumie mi się przydaje, bo ja zadaję elementalne obrażenia i atakuję. No i też tutaj są dosyć bardzo ładne nody z życiem. Więc mógłbym iść tędy, tak. No i inteligencja troszkę. Tylko 10, ale no zawsze coś. O, to jest też fajne. Wszystkie rezisty. Ajajaj, no chyba się przejdę jednak tutaj, chociaż. Kurde, nie. Który mamy level? 54, więc. Jeszcze z 10 leveli będzie do ostatniego bossa. Chciałbym na pewno to zapełnić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, za bardzo tam nie dojdę. Chcę mieć jak najwięcej życia przed tym ostatnim bossem fabularnym, bo on jest bardzo ciężki. Najwyżej trochę tam pofarmujemy leveli jeszcze przed nim. Dobra, na razie życie. Chcę mieć tak z 3000 życia, a potem się pomyśli. Jak będziemy dalej sobie te punkty rozdzielać? No, co to miniboss tego obszaru? Jakiś taki chaos golem. Nie jakiś bardzo groźny, ale ma. Powiedzmy, że wywołuje krwawienie, chociaż nie do końca. Co on tam wyrzucił? Zbrojkę jakąś. No to się sprzedajmy. Klusek obok śpi na krześle. O dziwo. Jest w miarę uspokojony. Dobra. Sprzedać się i sprawdzić wendoru. Wendora. NPC-a. Tu mamy 27 życia, mało, chociaż triple resist. Tutaj małe obrażenia. Tutaj jeden do leveli zimna oraz ogień dodawany do czarów. To za mało, żeby to było użyteczne. Za mało obrażeń, za mało życia. No to już prawie 15 buff speeda, nie jest tak dużo. Ma jakiś resist, ale gówniany nie. Gówniany rezist i zero życia. Nie. To z kolei też nie ma wiele. Jeden rezist. O, to już jest ciekawsze. 113 życia. Nie widzieliśmy jeszcze ani żadnego przedmiotu, który miałby aż tyle życia. No. W sumie tam niedawno doszły jakieś nowe możliwe mody na przedmiotach, które dają nam
takiej dużej ilości życia. Ale nie ma żadnych rezistów. No ale nic, myślę, że to sobie zachowam. Być może to ma kiepskie obrażenia. Chociaż już powoli fizyczne się zbliżają do moich, tego miecza. Więc może niedługo zupgrade'ujemy broń na coś lepszego. Pyk. Wrzucić to. To było co? Aha, jakiś po prostu support. Zbrojkę sobie wrzucić tu. Skilla tu. Sprawdzić, co ona sprzedaje. Bo inwentarz NPC-ów się resetuje, kiedy ja leveluję. Nic tu nie widzę ciekawego. No to wracamy. No, mógłbym w sumie też na przykład sprawdzić wendorów w wcześniejszych aktach. Na przykład w szóstym. No i aż tak dużo czasu to nie zajmuje, a możemy tutaj czasami coś ciekawego. Tutaj nam gratulują za skończenie aktu. No, dużo czasu takie sprawdzenie nie zajmuje, a w tej chwili nowe levele zdobywamy na tyle wolno, że... No, czemu nie, powiem tak. Sprzedajemy to. Farewell. I wracamy. Tak. Tutaj w ogóle w tej jaskini musimy zbierać jakieś świetliki chyba, jak się to tak nazywa. Jest ich bodajże 7. Jakoś tam losowo wydaje mi się rozłożonych po całym tym obszarze. Tutaj będzie coś, czy nic? Prawdopodobnie coś tu będzie. To albo nie. No może tu? Niewiele widzę. Same małpy. Węże, a gdzie świetliki? No jeszcze niedźwiadki skaczące z sufitu. O, widzę świetlika. Gdzieś daleko, daleko, daleko. Nawet dwa. O, te niedźwiedzie są, znaczy niedźwiedzie, nie wiem, no niedźwiadki. Są niebezpieczne, bo one tak jakby spadają z nieba, z sufitu, nie wiem, z drzewa teoretycznie. I potrafią sporo obrażeń zadać tą taką początkową, tym początkowym atakiem. Szczególnie jeżeli całe stado na nas spada. Jest świetlik jeden. Jest świetlik drugi. Golem umiera. Dobra, jeszcze sprawdzę tutaj na dole. Czy coś... O Boże, no. Stada tych węży strzelających trucizną, czy tam no chaosem strzelających są też bardzo niebezpieczne. Jeżeli taką salwę dostaniemy, no to smutek. Aha, kolejny wal, obszar, spoko. Elemental Equilibrium i coś tam jeszcze. Moby mają więcej życia. I 20% więcej dropów. Okej. Okay. Akceptuję. Aha, wrony żygające. Wrony, nie wiem czemu to nazywam wronami. Każdy ptak to jest dla mnie wrona. No już tam czasami flaszki łykam, żeby sobie pomóc obronnie, defensywnie. Z kolei Blood Rage'a za bardzo nie używam. Chociaż pewnie powinienem. Za dużo przycisków do wciskania. Tędy? Chyba tędy. Coś tak czuję. Jaki tu będzie boss? Ten sam co ostatnio? Pewnie tak, a nie. To jest, znaczy w sumie
jeden z tych samych co ostatnio. Ten summoner taki. Dobra. Padł. No i może wreszcie coś innego? Tak. Tak. Sacrifice. Fragment. No, jak widać, jest to taka ćwiartka czegoś. Ma też, no, ćwiartka koła. No, jest ich cztery. Nazwanych tam porami dnia. Północ, południe i tak dalej. Północ jest najrzadsza. Południe, chyba najczęstsze. Jak widać, ma też inny kolorek, jakiś tam delikatny dźwięk, że jest to coś w miarę ważnego. Znaczy ważnego, no, przydaje się, ale to dużo. Musimy uzbierać jakby cały komplet, żeby móc na przykład co? Znaczy cały komplet jest potrzebny, żeby utworzyć, żeby się zmierzyć z pewnym bossem Adziri. Albo możemy tych fragmentów używać w inny sposób. O tych sposobach na razie się nie będę rozwodził. Dobra, ile mamy tych świetlików? Dwa dopiero. Jesus, co tak słabo. Tutaj mamy jeszcze dwa. O, a to jest ten opcjonalny boss panteonowy, o którym mówiłem. Jest niebezpieczny. Zadaje duże obrażenia fizyczne ogólnie. Więc myślę, że nie wiem, chyba jeszcze sobie go odpuszczę. A może nie. Skoro już tu jestem. Najwyżej jak będzie nam źle szło, to uciekniemy sobie z podkulonym ogonem. No dobra, spróbujemy. DPS-a mamy w miarę, więc chyba nie powinno być aż tak źle. Chyba powinienem mieć więcej flaszek. I myślę, że wiem co zrobię. Zmienimy sobie Panteon po raz pierwszy. Mianowicie zamiast tego weźmiemy sobie to, czyli że nasze flaszki życia będą się automatycznie uzupełniać, bo walka z tym bossem, tam jest tylko ten boss, nie ma żadnych mobów dodatkowych, które można by zabić dla ładunków flaszek. To sobie wrzucimy tu. A co to jest? Jakiś badziew zapewne. Greetings. Sprzedajmy. Farewell. I może jednak wezmę sobie drugą flaszkę zamiast na przykład tego, znaczy flaszkę życia, którą ja tam miałem, tą chyba. I spróbujemy. Dobra, YOLO. Tak, tutaj totem i nasza klątwa się bardzo przyda, żeby ją osłabić. I ogólnie, o, kiedy tak ryczy, to pojawiają się takie pociski, strasznie słabo widoczne, takie, nie wiem, no, mroczne trochę, o, to był po prostu zwykły, to znaczy zwykły atak, o, latają takie pociski, one zadają bardzo duże obrażenia, więc kiedy ryczy, to uciekamy generalnie i łazimy jakoś tam sobie w kółko. Bo jak nas kilka trafi, to może się bardzo źle skończyć. I również w trakcie walki, coraz im dłużej walka trwa, tym dostajemy większe obrażenia, tak ogólnie. Więc trzeba jak najszybciej z nią skończyć, w miarę możliwości. Ja trochę many zużyłem. Mój totem aż tak dobrze sobie nie radzi, żebym mógł sobie... No... Lepiej nie być trafionym przez ten atak też. Kiedy ona tak się podnosi na dwóch łapach i potem napierdziela. O, to był ten atak. No, nie podoba mi się ten boss, jest ciężki. I im dłużej walka trwa właśnie, tym jest jeszcze groźniejsza. To będą te pociski. Szarża, o.
To był debuff, który nam daje więcej obrażeń jeszcze. Tutaj mamy, o, wrogu. Au. Przed tym musimy za wszelką cenę uciekać. Au. Znów okrzyki. No głównie on tutaj, au, totemem bije. Już prawie nie żyje. Więc powinno być dobrze. Oj, szarża. Ona jest też szybka dosyć, a ja jestem chyba spowolniony. No chodź tu. Oj. Pociski. Danger. Na szczęście te flaszki nam się automatycznie odnawiają, więc jest fajnie. Oj. Oj. Nie być blisko. No, potem dobiją. Już prawie nie żyje. No. O cholera. No. Znów totem nam tutaj uratował życie bardzo. Miałem jakby za mały DPS mimo wszystko, żeby ją tam tankować i polegać na wysysaniu życia. Ale się udało. I za nią dostajemy w sumie też dosyć użyteczną tutaj moc Panteonu. Mianowicie tu z kolei, tak, wcześniej mieliśmy, gdzie to było tutaj, redukcja obrażeń fizycznych, kiedy stoimy w miejscu, tam do maksimum 8, a tu też redukcja obrażeń fizycznych, ale jeżeli dostajemy, jeśli ktoś nas uderza, no maksymalnie 5, więc tutaj możemy biegać. Ale jeżeli dostajemy bęcki, to dostajemy też większą redukcję obrażeń. Więc ja przeważnie właśnie tego używam, bo aż tak często nie stoimy w miejscu. Zaraz, Sin. O, jesteś, tu jesteś. U niego możemy sobie ten panteon zmieniać. Właśnie, o, pyk. Więc przeważnie to jest ta moc, której przez większość gry używam. No też zależy od postaci, ale... większością postaci, o tak. No jeszcze tutaj nam się obszar nie zresetował, więc pozbieramy resztę tych nieszczęsnych muszek, świetlików czy czego tam. Pyk. No, Warthog Totem to jest po prostu wart swojej wagi w złocie, czy jak to tam się mówi, dla większości buildów, które atakują jakoś. To jest świetny skill. Czy mam wszystkie? Tak, mam wszystkie. Więc... pewnie już mi się zresetowała ta zewnętrzna mapa. Northern Forest. Podejrzewam. Ale sprawdźmy. Bo za dużo czasu spędziłem w środku, w tej jaskini. No ale to nic, idziemy dalej do góry. Tutaj jeszcze jest opcjonalny quest. Gdzieś po lewej stronie. Gdzie to będzie? A, gdzieś tu ogólnie. Tak, widzę, że tutaj. Tak, proszę bardzo, naszyjnik Grusta. Na pewno to jego duszę uspokoi. Tu jakieś zombiaki przychodzą, ale nawet nie musimy ich zabijać, możemy sobie iść. No ale w sumie czemu ich nie zabić? Przecież jak można zabić coś, co już nie żyje? Tum, tum, tum. I co? I lecimy dalej do góry. Dobra, tutaj jakieś widzę zamieszanie się robi. Jolo. Au. A, to jest tunel worm. Nie zabiłem go już?
A może i zabiłem, tylko teraz się mapa zresetowała i jest drugi raz. No, on jest ciutkę niebezpieczny. Coś tam eksplodowało. Dalej do góry. Nie chcę mi się z wami tutaj nawet zadzierać. No dobra, skoro już tyle was jest, to was zamorduję. Albo mój totem was zamorduje. I lecimy do przejścia. Dobra, chciałem trochę wcześniej skończyć, ale... No ale jeszcze tutaj przejdziemy, bo waypoint będzie dopiero gdzieś pod końcem chyba tego obszaru. Tu jest niebezpiecznie. Jak widać, dużo takich strzelających chaosem mobów, jak nas zdzielą salwą. To boli dosyć. Nawet Heralda mogłem zlevelować. Jeszcze inteligencji troszkę mam. Totem jak zwykle nam straszliwie pomaga. No i widzę, że DPS już powolutku, delikatnie mógłby być nieco większy mój. No prawie 5000 to nie jest mało, ale chciałbym więcej. Czy nie jest mało? No zależy jak na to patrzeć. Oczywiście jakieś endgame'owe postacie powiedzą, że to jest śmiesznie mało. No ale nam jeszcze do endgame'u troszkę brakuje. Także na razie musimy się zadowolić tym, co mamy, chociaż już można by się zacząć rozglądać za jakąś lepszą bronią. Powolutku. Jak tu się idzie? Lewą stroną jednak. No to są jakieś takie kanaliki, schodki wąskie generalnie. Tutaj też się przydaje jakaś umiejętność skakania czy teleportowania, żeby się lepiej poruszać, szybciej po tym wszystkim. Ciekawe, czy tam doskoczę. Pewnie nie. Nie. Aż tak daleko nie sięgam. O, jest waypoint. Dobra. Odhaczmy go. Jeszcze się nie teleportuje do miasta. Bo tutaj pod końcem tej mapki będziemy mieli coś, co nam się przyda. Dobra, spadajcie. O kurde, ile tego tutaj. Trochę się nazbierało mobów. Nie mam nawet transmuta żadnego, żeby tego strongboxa zupgrade'ować. To nic. Otworzymy białego, co zazwyczaj się nie opłaca, no ale okej. Okay. Inwentory prawie zapchane. Tej flaszki nie zamieniłem z powrotem na jakąś użyteczniejszą, ale to nic. I znów inteligencji brakuje. Ajajaj. Ile jej potrzebujemy? 102. Nie mam jeszcze... No mam 101. O, smutek i żal. Tak blisko, a tak daleko. No gdzie jest koniec tego wszystkiego? Chciałbym już iść do miasta.
To będzie tu? Nie. Jeszcze nie. A... Kurde, gdzie ja jestem? Jakiś ślepy zaułek. Niedobrze. Tędy? Macie. Nie. Nie chcę mi się za wami ganiać. No, nawet na miksturkę nie mam miejsca. No, na to już na pewno nie mam miejsca. No dobra, to i tak czy owak pójdę do miasta. Jeszcze te świetliki zawalają nam inwentory. O, Helenka nam da nagrodę za duszę Grusta. My byśmy chcieli inteligencję jak najbardziej. Tylko, że nam tu nie dają takiej opcji. Możemy mieć zręczność i inteligencję, albo siłę inteligencji. Okej, to chyba nam się bardziej przyda. Albo wszystkie atrybuty tak naprawdę, chociaż mniej. Albo zwiększona rzadkość przedmiotów, czy tam jakość. To się nie opłaca. Myślę, że wezmę Agatka. Chyba. I zobaczymy, czy to coś z sensem, czy nie. To jest badziewne, to jest dosyć badziewne. To jest już bardziej, ale wciąż badziewne. Łuki niezbyt... O, ten... Nawet coś tam można by z niego wykrzesać. Może sobie zostawię. Hełm, dużo życia, ale nic poza tym. No nie no. Wiem, że mój ma tam kurde 7 życia i naprawdę już by wypadało go zupgrade'ować na coś lepszego, ale tego na pewno nie założę. Zręczności mi brakuje. Rękawiczki, o, to z kolei już nie są takie złe. Co prawda baza jest zielona uników, ale ma attack speed, co jest dobrym statem i to dobry roll w miarę, chyba. Jakiś resist życia nie ma, ale to się da skraftować na tym. Okej, zostawię je. No dobra, to może też zostawię na razie. Niech będzie. Chociaż hełm bez resistów. No może jakiegoś resista da się tu też wykraftować na tym. Och, tak. Nie mogłaś od razu wziąć ode mnie tych świetlików, tylko muszę je teraz tutaj trzymać. Jakieś low levelowe bronie, to wrzućmy to. A tu to... Aha, a ten amulet, czy to się nadaje do czegoś? Zwiększone obrażenia od błyskawic. Crit multi, i niezbyt się nadaje, niestety. Nie ma za bardzo nic. Ma energy shielda 8%, ale to za mało, żeby się nadawało do czegoś chyba. Nie ma ani życia, ani resistów. No dobra, ma tego energy shielda. Jakieś tam lekkie, ofensywne staty. Nie, to jest kiepski amulet wciąż. Chociaż nie mam tak naprawdę za bardzo wiele amuletów, tak ogólnie, więc na razie go sobie zachowam. Flaszka idzie tu. Ice Crash idzie do skilli. A, już mam taki. Dobra, to idzie do kosza. To jest to. Nie wiem, myślałem, że mi się skończyły identyfikacje. Jeszcze od Eramira dostaniemy nagrodę. Za bossa z Panteonu. No i co? Pakujemy w życie teraz ogólnie. A potem się zobaczy. 3000, żeby być tak... Hello. Jako tak się czuć w miarę. Co, gdzie myśmy w ogóle jesteśmy? Chciałem tutaj skończyć, ale jeszcze tego sidequesta może... O, dosłownie milimetry byłem, ale i tak miałem pełny ekwipunek. Więc musiałem się wypróżnić. Dobra, olać tamto. Bierzemy przedmiocik. Za niego chyba też jest skill point. W
W sumie tutaj skończę, chociaż chciałbym jeszcze do Waypointa dojść. Dobra, dojdziemy do Waypointa i wtedy skończymy. Będzie ciutkę dłużej. Val City to jest też trochę obszar oparty o endgame'ową mapę. Nie do końca, ale podobny. Żółty Strongbox. YOLO! Co to było? Nie widzę za bardzo. Wskrzeszanie jakichś mobów. Więcej przedmiotów, magiczne moby i coś tam, dodatkowy socket chyba w przedmiotach. Niestety wiele nam to nie dało. Orb of Storms jeszcze mogę levelować. Nie lubię tych wężydeł, bo są przeważnie bardzo szybkie. Jak się gra jakąś taką postacią, co walczy z bliska, to upierdliwa sprawa. Tu ogólnie idziemy do góry, jeśli się da. Gdzie będzie przejście? Tędy chyba. Tutaj większość mobów zadaje jakieś obrażenia od chaosu częściowo, tak jak te węże jakieś czy inne konstrukty. Od chaosu i fizyczne. O, jest waypoint, świetnie. Myślałem, że to dłużej potrwa, więc. Żegnaj, Ina. Czemu tutaj wszyscy, nie wiem, popełniają samobójstwo albo inne rzeczy? Waypointik przed ostatnim dungeonem w tym akcie. A my idziemy do miasta. Aha. Błyskotkę musimy oddać Waylamowi. No i tak, jest skill point za to. Pięknie, więcej życia. 2800. Sprzedamy się. No dobra, sprzedamy się już poza może nagraniem. Chociaż nie. RGB, tutaj co mamy? Nie mamy życia ani rezistów. Tu mamy jakieś obrażenia nawet, ale za mało. O, o. O, to rozumiem. To jest upgrade dla nas ogólnie. Chyba. Może nie do końca, chociaż pewnie tak. Więc okej. Sprawdźmy tak na szybko. Czy to jest upgrade? 4200 DPS-a. 4900 DPS-a. No niestety ma mniej soketów, więc trzeba będzie coś z tym zrobić. A, jeszcze możemy go Whetstone'ami skwalitować do 20%. Uuu, to już w ogóle ładnie. To zdecydowanie. 5300. No, to jest solidny upgrade. Co tak mało? 4000 tylko? Okej. Okay. No, ten fire resist z miecza. A jeszcze zobaczę, co można na tym wykraftować. Czy coś ciekawego? Attack speed można, to jest już kuszące w tym momencie. Bo pewnie będziemy tego miecza używać dosyć długo, myślę, aż do pewnie końca fabuły. Tak podejrzewam, chyba że jakoś coś znajdziemy magicznie lepszego. No, nieźle, nieźle. Więc chyba skraftuję tego attack speeda na nim, a resisty jakoś się postaramy inaczej załatać. Nie. 8-11 wyszło 9, może być. 5-800. Ładnie. Ładnie attack speed. A, golema w ogóle sobie wyjąłem, to dlatego mi troszkę spadł jeszcze DPS.
z golemem 6-100. Jestem zadowolony. No to co? Pokombinuję poza nagraniem. Znaczy nie wiem, te sokety, ile mam jewelerów? 6. Chciałbym mieć 10. Nie, nie wiem. Przydałoby się z 5 soketów, chociaż 4 nam wystarczają tutaj, jak widać. 2 zielone, 2 czerwone, to nie będzie problemu na tym mieczu raczej zrobić tego, bo on wymaga i siły, i zręczności, więc tak, czerwono-zielone kolory. No, siła i zręczność. Więc czerwone i zielone są równie prawdopodobne, żeby się tu wyrolować. Mógłbym użyć Voriciego, żeby mieć 4 sokety. Nie, nie mogę. Jeszcze nie odblokowałem tej możliwości, więc chyba po prostu zjolujemy naszymi jewelerami. No. To było łatwe. Nie chcę ryzykować. Mogę próbować więcej soketów tutaj. 5 na przykład, żeby było, ale to mało prawdopodobne, że mi się uda tam. Zrzucę tam jednego czy dwa fuzy. O, pięknie. Mamy już zlinkowane. Teraz chcę mieć 2 zielone. I 2 czerwone. No, to nie powinno być takie trudne. I co mamy? Faster Attacks. Lipslam. Fortify. A co tu jeszcze było? Blood Rage. Może coś innego tutaj wsadzę, co by miało większy sens. No, za bardzo nie ma. To nic. Nie musiałem mieć tego linka, ale może w przyszłości się przyda, więc bardzo fajnie. Upgrade broni. Jestem zadowolony. Jeszcze życie za mordowanie dostajemy. Ten miał co? No, tam celność to nam się za bardzo... No, tak czy owak, miecze przeważnie dają celność. Celność nam nie jest w tej chwili potrzebna, bo mamy Resolut Technik i zawsze nie chybiamy. Fajnie. Fajnie, fajnie. Jestem zadowolony, ale ten odcinek i tak jest długi, więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.